Witam Państwa. 5 lutego minęło 40 lat od śmierci Krzysztofa Budzkiego. Z tej okazji o artyście rozmawiam z badaczką opolskiego środowiska artystycznego, dr Joanną Filipczyk. Witam Cię, Joanno. Dzień dobry. Witam koło małej uliczki Krzysztofa Budzkiego, bo to ten obraz nam dzisiaj towarzyszy. Towarzyszy nam także publikacja Joanny Filipczyk poświęcona Krzysztofowi Budzkiemu, która zatytułowana została cytatem wziętym z jego słów: jeśli sztuka jest wielką rzeką, to ja jestem małym zakolem. Jakie miejsce właśnie jest Krzysztofa Budzkiego w polskiej sztuce? Tak, rzeczywiście Budzki się tak skromnie sytuował. Tutaj mamy nawet na wyklejce ten autograf, w którym on to pisze i rozwija później, że pisze o tym, że w tych zakolach dzieją się różne rzeczy, więc on jakby docenia rolę lokalności. Zdaje sobie sprawę, że mieszka w lokalnym środowisku, bo właściwie całe swoje życie twórcze przeżył w Opolu. I widzi z tego tytułu różne zagrożenia, bo w tym zakolu może się woda zamienić w jakieś bajorko i mogą żaby być. Może zatęchnąć zakole. Tak. I to jest chyba to, czego on się boi, mam wrażenie. Jakoś podświadomie tutaj mniej lub bardziej chce nam to przekazać. Natomiast bez wątpienia, jeśli patrzymy na dzieło Krzysztofa Budzkiego, to jest przynajmniej kilka jego takich prac, kilka momentów, które pozwalają nam włączyć go do takiego ogólnopolskiego obiegu artystycznego, chociaż on w pewnym sensie jakby trochę sam się skazał na wymazanie. Myślę, że gdyby ta droga twórcza była związana z jakimś większym ośrodkiem, na przykład z Krakowem, jego macierzystym ośrodkiem akademickim, to pewnie wiedzielibyśmy więcej o Krzysztofie Budzkim. Budzki skończył studia w Krakowie w 1959 roku. Miał 23 lata, kiedy skończył studia. Przez rok jeszcze szukał miejsca i to miejsce znalazł w Opolu i w Opolu do śmierci pozostał. Czyli tak naprawdę cała jego twórczość po Akademii Sztuk Pięknych to jest Opole. Ale ważnym miejscem jego życia, do którego później wielokroć wracał, to jest Pińczów. To prawda, on się urodził w Pińczowie, urodził się w 1936 roku. Spędził tam tylko pierwsze 10 lat swojego życia, bo rodzice zdecydowali po wojnie wyjechać na ziemie zachodnie i państwo Budzcy w 1946 roku zamieszkali w Świnoujściu, czyli najdalej na zachodzie, jak się tylko dało, w bardzo pięknych, bardzo malowniczych okolicznościach. Zresztą Budzki wspominał, że ta podróż na zachód statkiem o zachodzie słońca też to były takie momenty, kiedy on pomyślał, że krajobraz wokół jest piękny i powinno się to malować. Że to były takie momenty, które budziły w nim jakieś myśli o tym, żeby zostać malarzem. Ale ten Pińczów był taką krainą takiego mitycznego dzieciństwa. I im bliżej śmierci, im bardziej Budzki, a myślę, że on czuł tą śmierć, która się zbliża, więc wiedział, że zbliża się do końca życia, to tym bardziej, tym chętniej do tego Pińczowa wracał. Tam zresztą został pochowany, bo taka była jego wola, żeby zostać pochowanym w Pińczowie. Budzki zmarł w lutym 1983 roku. Wtedy była bardzo surowa, ciężka zima. Nie było takich warunków, żeby ten pogrzeb natychmiast zorganizować, więc tymczasowo został pochowany na cmentarzu w Opolu, ale po kilku miesiącach jego żona przeniosła zwłoki do grobowca rodzinnego i jeśli chcemy odwiedzić malarza na cmentarzu, to musimy się udać do Pińczowa, zresztą do grobowca, który jest opatrzony taką rzeźbą chusty świętej Weroniki, czyli tej niewiasty, która płacze nad Chrystusem, według projektu Krzysztofa Budzkiego. On sam zaprojektował ten motyw na grobowcu rodzinnym. Jeżeli prześledzimy drogę twórczą Krzysztofa Budzkiego, to widzimy, że był artystą ciągle poszukującym. I w tych różnych jego zakrętach, które momenty uważasz za takie istotne, momenty dzieła? Znaczy, Budzki kilkakrotnie zmieniał, nie wiem jak to nazwać, czy zmieniał styl, może zmieniał sposób obrazowania. On bardzo dużo malował w czasie studiów. To była taka twórczość jeszcze do niedawna nieznana. W zasadzie dopiero przy okazji tej wystawy, której towarzyszył ten katalog, to była wystawa w Muzeum Śląska Opolskiego, którą
przygotowywałam na przełomie 2014 i 2015 roku, okazało się, że są takie wczesne prace jeszcze ze studiów, które właśnie do tej wystawy zostały przez Beatę Wewiórkę zakonserwowane. Mogliśmy poznać jego bardzo wczesne obrazy, które sytuują nas w takim sposobie malowania bardzo bliskim widzeniu na przykład Andrzeja Wróblewskiego. Później nagle Budzki w ogóle rzuca to wszystko i zajmuje się geometrią. Jest taki okres kilkuletni w jego twórczości, kiedy on właściwie rysuje tylko kreski, linie, elipsy, dokonuje jakichś skomplikowanych wyliczeń matematycznych, na których opiera swoje obrazy i kompozycje także, bo tam są też elementy drewniane, plastikowe, wklejane, ale wszystko to w jakimś porządku matematycznym. I później niektórzy wiążą to z bardzo tragicznymi wydarzeniami w jego życiu, bo to się dzieje krótko po śmierci jego pierwszej żony. Budzki wraca z powrotem do malarstwa figuratywnego, tak jakby w pewnym sensie uznawał, że tego, co chce wyrazić, nie można wyrazić geometrią. Że trzeba mieć na to jakieś inne sposoby obrazowania i wtedy powstają fantastyczne obrazy. To jest, szczerze mówiąc, ten taki, moim zdaniem, najlepszy czas Budzkiego. Od połowy lat 60. gdzieś do początku lat 70. Dramatyczne, przejmujące niektóre. Autoportrety także, na przykład autoportret, w którym on maluje się jako trupa. Albo ten autoportret przy goleniu, gdzie pokazane są jakby fazy ruchu. To są lata, to trwa gdzieś mniej więcej do 73-74 roku. W tym czasie Budzki zresztą otrzymuje nagrodę imienia Jana Cybisa, jest jej drugim laureatem. Czyli jest to okres, który jest dla niego artystycznie bardzo pomyślny. Tak bym to oceniała. Wydaje mi się, że to jest jego najlepszy okres. I później on zmienia jakby sposób malowania, łagodnieje. Przyznam szczerze, że ja nie lubię tych późniejszych okresów. Są wielbiciele tego malarstwa oczywiście, takiego sposobu. On się staje liryczny, właśnie wraca do Pinczowa, maluje kapliczki, maluje pejzaże. No ale wydaje mi się, że to już jest takie malarstwo, które można znaleźć jakby wiele różnych innych przykładów, innych malarzy, którzy w podobny sposób do malowania podchodzą. Ono już nie jest tak gwałtowne, tak emocjonalne, tak osobiste, indywidualne, jak to, co się dzieje na przełomie lat 60. i 70. Więc uważasz, że właśnie ten okres stanowi o tym, że Budzki jest artystą ważnym? Tak mi się wydaje. Tak bym to oceniała. Zresztą wielokrotnie mówił o tym profesor Jacek Waltoś, który jest jednym z twórców grupy Wprost, też jest laureatem Nagrody imienia Cybisa. Był profesorem Krakowskiej i Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych i on mówił o tym, że ta jego grupa, tych malarzy wprostowców tak zwanych, czyli malarzy, którzy też nawiązują do takich realistycznych sposobów obrazowania, widziała w Budzkim kogoś, kto był jakby ich starszym kolegą, kto może nawet dawał im pewien wzór. To by było ciekawe, bo wtedy Budzki jawiłby się jako pewnego rodzaju awangarda w stosunku do tego, co się później pojawia. Trudno mi powiedzieć, czy tak było, czy nie, czy może to jest jakaś przypadkowa zbieżność. Oni byli prawie w jednym wieku. Budzki był dosłownie chyba 2 czy 3 lata starszy od tych malarzy. Faktem jest, że bardzo wcześnie rozpoczął studia. Rozpoczął studia jako 17-latek i już jako 23-latek był absolwentem Krakowskiej Akademii. Ale na pewno to jest ten moment, kiedy on mógł oddziaływać na innych, kiedy rzeczywiście to malarstwo miało wielką siłę. Ale widzisz też pewien wpływ Krzysztofa Budzkiego na tych malarzy, którzy byli młodsi od niego, którzy tworzyli w jego czasie dojrzałości i pełni aktywności nawet twórczej? W jego cieniu, powiedziałabym, bo to chyba troszkę tak było. Rzeczywiście Budzki był tutaj taką indywidualnością i mam wrażenie, że w latach 70. była taka moda w środowisku opolskim, taka maniera trochę,
pozowania się na Buckiego, ale już nie na te takie właśnie bardzo jakieś drapieżne obrazy, tylko raczej na to, co on robił w malarstwie pejzażowym. Portrety takie może troszkę bardziej spokojne, ale rzeczywiście jest cała taka grupa takich obrazów. Myśmy się nawet kiedyś temu przyglądali, że właściwie kto wie, czy nie dałoby się z tego zrobić wystawy Bucki i naśladowcy na przykład. Nie wiem, na ile to było świadome naśladownictwo, a na ile była to taka chęć zmierzenia się z taką żyjącym mistrzem, z żyjącą legendą. Ja mam tu na myśli niektóre obrazy, na przykład Bolka Polnara, Lecha Biernackiego, Ani Jańskiej-Maciuchowej. To są ci malarze, którzy są od Buckiego tak o kilkanaście lat młodsi. Oni niektórzy byli w ogóle jego uczniami w liceum, bo i Jańska, i Polnar chodzili do liceum plastycznego w czasach, kiedy Bucki jeszcze tam uczył, ale to nie chodzi o taki wpływ nauczyciela licealnego. To raczej chodzi o jakieś takie, taką próbę zmierzenia się z kimś, kto funkcjonuje w środowisku. Mam wrażenie, że to raczej na takiej zasadzie te obrazy powstawały. Myślę, że to taka ciekawostka po prostu. Na pewno Bucki był twórcą ważnym, o którym należy pamiętać i którego należy wspominać. Tak, myślę, że z całą pewnością. Ja patrzę na tę małą uliczkę nie bez powodu, bo to jest konkretne miejsce w Opolu. Więc my tym bardziej w Opolu powinniśmy o Buckim pamiętać, bo to jest ulica Franciszkańska i Staromiejska. To jest to skrzyżowanie, po którym właściwie codziennie chodzimy. Jak się przyjrzymy, to rozpoznamy, że to jest to miejsce. Ono jest oczywiście fenomenalnie przez Buckiego, jego widzeniem przetworzone, ale to jest jego codzienny widok z kuchni. On codziennie oglądał z kuchni taki widok. Oczywiście nie było tych fantastycznych postaci, szczudlarzy, i tych kuglarzy, duchów. To wszystko widział tylko on. Ale to jest miejsce, które istnieje, po którym chodzimy. I myślę, że warto, chodząc po tych uliczkach, gdzieś tam właśnie po Krakowskiej, po Franciszkańskiej, tam gdzie na szczęście zawisła ta tablica pamiątkowa wskazująca na miejsce, że tu właśnie żył i tworzył Krzysztof Bucki, to myślę, że warto na pewno o Buckim pamiętać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmawialiśmy z dr Joanną Filipczyk na temat Krzysztofa Buckiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.